Na obiekcie GKS-u Rozbark, na którym się w tej chwili znajduję, trwają już prace związane z realizacją projektu z zeszłorocznego budżetu obywatelskiego. Jak wiecie, tegoroczna edycja już trwa. Ponad 4,5 tysiąca osób oddało już swój głos. Macie do wyboru 26 projektów i każdy z Was może oddać dwa głosy. Serdecznie Was zachęcam do głosowania. Niech wygrają najlepsze projekty.